Jest poniedziałek, 2 września. Agnieszka Gierszy, dzień dobry. Zapraszam na pierwsze powakacyjne wydanie wiadomości z Kalisza i okolic. Z jakimi informacjami rozpoczynamy wrzesień? Tysiące kaliskich uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. Tragiczny początek września i podsumowanie wakacyjnych wypadków. Koszmar o świcie. Mężczyzna spłonął żywcem we własnym mieszkaniu. Remont mostu trybunalskiego wkroczył w drugi etap. Ukraińcy przejęli zakład w Kaliszu i wszystkich zwolnili. Co dalej z Kalfrostem? Poślizg kontrolowany. Darmowe kursy z faktami, Toyotą i Wordem. Ratusz ponownie otwarty dla mieszkańców. Kaliszanie o wakacjach. Jak zwykle wakacje zleciały w okamgnieniu. W pierwszym dniu szkolnej rzeczywistości towarzyszyliśmy uczniom z technikum TEP Edukacja, które obchodzi swój pierwszy jubileusz. Rok szkolny można oficjalnie uznać za otwarty. W Kaliszu mamy ponad 22 tysięcy uczniów, którzy dzisiaj po 2 miesiącach przerwy powrócili do swoich szkół. Kolejny rok szkolny przed nami, skończyły się wakacje, młodzież wraca do szkół. Jesteśmy dzisiaj z nimi, inaugurujemy ten rok szkolny. W trakcie wakacji nie próżnowaliśmy, prowadziliśmy remonty, przygotowywaliśmy szkoły do tego, by jeszcze lepiej świadczyć usługi edukacyjne. Tutaj w Kaliszu wiele inwestycji jeszcze przed nami. Rozpoczynamy budowę boiska krytego, sali sportowej na ulicy Częstochowskiej. Chcemy wyremontować również 2 orliki w Kaliszu. Rozpoczynamy budowę żłobka, także cały czas inwestujemy w tę bazę edukacyjną. TEP Edukacja jest najmłodszą szkołą ponadpodstawową, ponieważ jej historia sięga zaledwie 5 lat. To jednak nie jest przeszkodą do rozwoju. Obecnie liceum połączone z technikum liczy sobie blisko 400 uczniów, a ten rok szkolny wiąże się dla nich z wieloma zmianami. W tym ze zmianą głównej dyrektor szkoły. Od teraz tę funkcję sprawować będzie Marta Kuś, która do tej pory zastępowała Joannę Woźniak. Dziękujemy bardzo. A jak powrót do szkoły komentują uczniowie? Wakacje minęły nam fenomenalnie. Bawiłyśmy się całą czwórką w Sopocie. Wyjechałyśmy za wspólnie uzbierane pieniądze i fenomenalnie się bawiłyśmy. Ale myślę, że to będzie dobry okres na naukę i przygotowanie przed maturą. A dla Was? No, mi się też tak wydaje. Może być ciężko, ale damy radę. Oczywiście, tęskniłyśmy przede wszystkim za nauczycielami, niektórymi wiadomo. Właśnie nauczyciele u nas są bardzo super i są bardzo wyrozumiali, także no, nie mogłyśmy się trochę też doczekać, żeby niektórych spotkać tak naprawdę. Tak, szkoła jest naprawdę super, jeśli chodzi o nauczycieli i relacje międzyuczniowskie. Nie ma czegoś takiego, że nauczyciel powie nie pomogę ci, zawsze jest jakaś pomoc. No niestety zdarzają się też różne przypadki, że ktoś komuś dokucza, ale od tego mamy w szkole panią psycholog i panią pedagog. Jasne. I jak myślisz, jaki będzie ten nadchodzący rok dla ciebie? Szczerze, ciężko jest mi to określić, ponieważ każdy rok szkolny przynosi zupełnie coś innego. Teraz idzie 4. klasa technikum, 5. klasa matury, praktyki w maju, dlatego nie, jestem dobrze nastawiony, myślę pozytywnie. Poprzednie lata też były dla mnie optymistyczne, dlatego myślę, że teraz też będzie dobrze. A na jakim jesteś profilu? Technik programista. No i co sądzisz o tym, że tutaj faktycznie uczysz się tego, aby być programistą? Tak, uczymy się różnych rzeczy, robimy strony internetowe, aplikacje mobilne, aplikacje na komputery. Pan nauczyciel ma wiedzę i czuję, że z każdym rokiem idzie mi coraz lepiej. No i też egzaminy, jak były zawodowe, to poszło mi bardzo dobrze, bo na 80 bodajże coś procent napisałem. Chciałem życzyć wszystkim nauczycielom, pedagogom, rodzicom i przede wszystkim uczniom udanego roku szkolnego, no i żeby w pełni sił, w dobrych nastrojach dotrzymali do kolejnych wakacji. I my życzymy wszystkim uczniom udanego powrotu do szkoły. Kaliska policja podsumowała tegoroczne wakacje na drogach miasta i powiatu. Choć letni okres przyniósł kilka niebezpiecznych sytuacji, w porównaniu do poprzedniego roku na szczęście odnotowano spadek liczby ofiar śmiertelnych. Niestety wrzesień rozpoczął się u nas tragicznie.
Dla policjantów drogówki wakacje to przede wszystkim czas wytężonej pracy związanej ze wzmożonym ruchem na drogach. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem, jednak mimo ich kontroli wciąż dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Podczas tegorocznych wakacji na drogach miasta i powiatu kaliskiego doszło do 24 wypadków drogowych i 274 kolizji drogowych. Porównując te dane do analogicznego okresu poprzedniego roku, to liczba zdarzeń drogowych minimalnie wzrosła. Niestety nie brakowało ofiar śmiertelnych. W zdarzeniach drogowych w te wakacje zginęły dwie młode osoby. 33 osoby zostały ranne. Statystycznie to mniej niż w roku ubiegłym, gdzie wówczas zginęło 5 osób. Do śmiertelnych wypadków doszło na terenie powiatu kaliskiego. Było to w miejscowości Kazala Nowa w gminie Mycielin, gdzie zginął 26-letni obywatel Ukrainy, oraz drugi wypadek w miejscowości Sobiesenki w gminie Brzeziny. Tam śmierć poniósł 25-letni motocyklista. Znacznie wzrosła liczba kierujących pod wpływem alkoholu. Policjanci ujawnili aż 31 przypadków pijanych kierowców. To o 10 więcej niż przed rokiem. Jako przykład możemy podać 35-letniego mieszkańca Kalisza, który jadąc ulicą Aleja Wojska Polskiego motocyklem, próbując sięgnąć po telefon, przewrócił się. Później okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu, miał ponad 1,5 promila alkoholu. Kolejna osoba, która też no nie służy tutaj przykładem, ale to był 46-letni obywatel Białorusi, którego policjanci zatrzymali na ulicy Obozowej, i mężczyzna kierował zestawem pojazdów, mając w organizmie 2,5 promila alkoholu. Letnie miesiące nie służą kierującym jednośladami. Kaliska policja po raz kolejny wskazuje, że najwięcej zdarzeń drogowych było właśnie z ich udziałem. Chodzi o kierujących motocyklami, rowerami i osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Na 24 wypadki aż 14 było z udziałem jednośladów, a 3 z udziałem hulajnóg. W tym 2 razy poszkodowanymi były osoby niepełnoletnie. Choć wakacje się zakończyły, wrzesień na naszych drogach rozpoczął się tragicznie. Dziś rano w Skarszewie na skrzyżowaniu doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku. Do zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 7:30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Renault Megane, 30-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego, na prostym odcinku drogi uderzył w sygnalizację świetlną. Na miejscu podjęto reanimację. Niestety mężczyzna zmarł. A teraz przenosimy się na chwilę do naszych sąsiadów. Wczoraj wczesnym rankiem w Ostrowie Wielkopolskim doszło do pożaru w bloku mieszkalnym. Niestety jedna osoba spłonęła. Poszkodowanych jest jeszcze 9 osób, w tym dziecko. Przyczyną miało być zwarcie instalacji elektrycznej. Do zdarzenia doszło wczoraj, w niedzielę 1 września, wczesnym rankiem w Ostrowie. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w jednym z bloków mieszkalnych przy ulicy Matejki. Po przybyciu na miejsce służb ratunkowych strażacy zastali dramatyczną sytuację. Z okien jednego z mieszkań wydobywały się gęsty dym i płomienie. W wyniku szybko rozprzestrzeniającego się ognia mieszkańcy znajdujący się na wyższych kondygnacjach zostali uwięzieni w swoich mieszkaniach. Strażacy przystąpili do ewakuacji zagrożonych osób, wykorzystując między innymi podnośniki, aby bezpiecznie sprowadzić ich na ziemię. Mimo szybkiej akcji ratunkowej jednej osoby nie udało się uratować. 73-letni mężczyzna zginął na miejscu, spłonął żywcem. Do szpitala trafiły jeszcze 3 osoby, w tym kilkuletnie dziecko oraz ponad 90-letnia kobieta, która mieszkała bezpośrednio nad płonącym mieszkaniem. Osoby te trafiły do szpitala z podejrzeniem podtrucia dymem. Biegły do spraw pożarnictwa był na miejscu zdarzenia i podjął próbę ustalenia przyczyny pożaru. Wstępnie podejrzewa się, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej poprzez podłączenie dwóch przedłużaczy. W ten weekend rozpoczął się drugi etap prac remontowych mostu trybunalskiego. W trakcie jego trwania wciąż utrzymywany będzie jeden kierunek ruchu. Przypomnijmy, remont przeprowadzany jest metodą tzw. połówkową, czyli z zachowaniem ruchu wahadłowego. Pierwszy etap właśnie się zakończył, a od soboty ciężkie maszyny przeszły na drugą stronę mostu. Oznacza to, że w drugim etapie prace prowadzone będą na moście po lewej stronie, patrząc od strony Placu Świętego Józefa w kierunku Alei Wolności, z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości minimum 2,75 m, na której utrzymany będzie jeden kierunek ruchu. Ruch pieszy będzie możliwy wyłącznie po chodniku zlokalizowanym po prawej stronie mostu,
również patrząc od placu Świętego Józefa. Remont obejmuje jezdnię, odnowiony zostanie asfalt na tej przeprawie, ale i chodniki. Zyskają one stylowy, zgodny ze standardami w Śródmieściu wygląd. Objazdy wprowadzone w etapie pierwszym będą obowiązywały bez zmian. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu prosi o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Co dalej z zakładem Calfrost w Kaliszu, a raczej z tym, co po nim zostało? Legendarną chłodnię kupił nowy ukraiński właściciel. Zakład został zamknięty, ludzie zwolnieni, a obiekty stoją puste. Rozmawialiśmy z ukraińskim właścicielem o przyszłości zakładu i kulisach jego zamknięcia. Jesienią ubiegłego roku całą spółkę Nordis, której kaliski Calfrost był częścią, kupił ukraiński inwestor, firma Trzymisie, producent lodów i mrożonek. Szybko po zakupie nowy właściciel ogłosił zamknięcie zakładu mrożonek w Kaliszu. Cała załoga, około 50 pracowników, została zwolniona. Dlaczego? Główny powód zamknięcia zakładu to nierentowność. Zakład jest bardzo stary i jako mrożnia jest już nieskuteczny. Zużywa na tyle dużo prądu i innych mediów, że jest niekonkurencyjny w porównaniu z innymi nowoczesnymi producentami, mówi Faktom Kaliskim Kostiantyn Walczuk, nowy prezes Nordisu. Ukraińska firma kupiła kaliski nierentowny ich zdaniem zakład tylko po to, by za moment go zamknąć? Tak pytali m.in. byli pracownicy Calfrostu. Walczuk mówi nam, że nie było innego wyjścia. Chcieliśmy rozdzielić te dwie spółki, ale nie było takiej możliwości. W tej transakcji była tylko opcja połączona. Nordis jako spółka była właścicielem tego zakładu, była za mocno połączona z Calfrostem. Nie można było odciąć jej od tego, było za dużo powiązań pomiędzy tymi firmami, mówi nam prezes Nordisu. Kostiantyn Walczuk twierdzi, że gdyby ukraiński inwestor nie kupił całej spółki Nordis, to likwidacja groziłaby nie tylko zakładowi w Kaliszu, ale i temu w Zielonej Górze, bo cała spółka była w złej sytuacji finansowej. Ukraiński właściciel chce teraz sprzedać cały teren zakładu przy ulicy Wrocławskiej. Potencjalny nabywca teoretycznie może kupić zakład i wznowić jego pierwotną działalność, ale Kostiantyn Walczuk mówi nam, że chętnie teren sprzeda pod inwestycje mieszkaniowe. Prawdziwa droga nie wybacza błędów, dlatego warto sprawdzić swoje umiejętności w kontrolowanych warunkach, na przykład na płycie poślizgowej kaliskiego Wordu. Wraz z ośrodkiem i naszym partnerem, salonem Toyota Mikołajczak, zaprosiliśmy kilku śmiałków, by wzięli udział w naszej kampanii pod nazwą Poślizg Kontrolowany. Na tej płycie, jak nas zarzucało, tak trochę stres był, ale już później za każdym kolejnym razem było lepiej. Uzmysłowić młodym kierowcom, bo w naszej wspólnej akcji biorą udział młodzi kierowcy, jak łatwo jest wypaść z drogi i co trzeba zrobić, żeby bezpiecznie wrócić na ten tor. Ta akcja przede wszystkim ma uczyć pokory, bo takie nawyki sama wiem po sobie, bo gdy tylko otworzono ten tor, no miałam przyjemność wziąć udział w takim szkoleniu, wtedy też z kamerą i byłam w szoku, jak silne nawyki ma każdy kierowca. Wtedy miałam kilka lat prawo jazdy, teraz mam 15 lat już prawo jazdy, całe szczęście w poślizg wpadłam tylko raz i no, udało się z tego wyjść. Nie wiem, czy dzięki temu szkoleniu, czy dzięki szczęściu, ale im bardziej sobie uzmysłowimy, jak łatwo jest wpaść w niebezpieczną sytuację, tym większa pokora, tym mniejsza prędkość, tym większe bezpieczeństwo. Najtrudniejsze było to, jak tyłem zarzuciło, a przód to już tam nic. A najłatwiejsze, co dla Ciebie było? Najłatwiejsze było tutaj ten zakręt, tak naprawdę. Nie? Dowiadujemy się, jak mało kierowca wie. I to są stwierdzenia ludzi, którzy siedzą za kierownicą i pierwsze słowa, o Boże, ja tyle lat jeżdżę samochodem, a nie wiedziałem, że to się może wydarzyć. Przypomnę, że każdy młody kierowca, nowy kierowca między 4 a 8 miesiącem posiadania prawa jazdy miał takie szkolenie obowiązkowo właśnie odbywać na ośrodkach doskonałej techniki jazdy. Takich ośrodków jest już kilka w Polsce wybudowanych. Tu w Wielkopolsce przy Wordach jest tylko jeden, nasz właśnie kaliski. Tak więc z tego tytułu chociażby jest mi bardzo miło, ale biorąc pod uwagę tą akcję, którą robimy, poślizg kontrolowany,
chcę powiedzieć, że to jest właśnie taka emanacja tych przepisów, czyli ci młodzi ludzie, którzy będą korzystać w ramach tej akcji z naszego DTJ-u, z naszych torów poślizgowych, z tego, co możemy zaproponować, aby czuć się tak na końcu bezpiecznie, aby trochę pokory też ci kierowcy młodzi nabrali, to właśnie chcemy to zrobić, czyli wyręczamy ustawodawcę, wprowadzamy naszą akcję, aby móc też pokazać, że to jest ważna rzecz, aby tak na końcu byli po prostu ci ludzie, młodzi ludzie, dobrymi kierowcami. Pierwszy raz jechałam na takim torze, więc no naprawdę fajne przeżycie, no i dużo daje młodym kierowcom. Poprzez te pierwsze jazdy osoba się dowiaduje, że jednak wszystkiego nie wie, a na drodze potrafimy być zaskoczeni cały czas przez całe życie. Przed nami wyjątkowe wydarzenie. Już w ten piątek, 6 września, miasto będzie świętować 100-lecie ratusza. Z tej okazji odbędą się m.in. wernisaż, prelekcje o historii tego wyjątkowego budynku, spacer po jego wnętrzach, a także koncert. Uroczystości zainaugurują 32. Europejskie Dni Dziedzictwa. To niepowtarzalna okazja, by lepiej poznać historię i znaczenie tej ważnej budowli dla miasta. To wydarzenie wpisuje się w program obchodów 32. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywają się pod hasłem Szlaki sieci połączenia. Z tej okazji w piątek 6 września o godzinie 17:30 wyjątkowe spotkanie, które rozpocznie się od wernisażu wystawy Dzieła malarzy w ratuszu zebrane. Prace artystów związanych z Kaliszem na co dzień zdobią gabinet prezydenta i wiceprezydenta, naczelników wydziałów, ściany pokojów biurowych i korytarzy ratusza. Na wernisażu spotkamy się w sali recepcyjnej, w której pracownicy Wydziału Kultury zapoznają przybyłych z najciekawszymi faktami dotyczącymi obiektu. Nie zabraknie pogadanek dotyczących architektury, historii i gospodarzy budynku. Pracownicy informacji turystycznej będą czekać na wszystkich zainteresowanych ekspozycją multimedialną czy wejściem na taras widokowy. O godzinie 19:00 odbędzie się koncert na ratuszowym patio. Maria Szczap, Marcin Mańka i Marek Graczyński wystąpią w programie Włoska Harmonia w polskim krajobrazie. W ich wykonaniu usłyszymy dwujęzyczny polsko-włoski program. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Większość z nas już wróciła do codziennych obowiązków po wakacyjnych przygodach, ale są jeszcze tacy, którzy mają przed sobą ostatnie letnie plany. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców, jak minęły im wakacje i przede wszystkim, czy były udane. Jak się panu udało spędzić te wakacje? No bardzo fajnie. A gdzieś pan był? W Polsce taki krótki wypad z partnerką razem. Mhm. Temperatury chyba sprzyjały do tego. Tak, tak, temperatury jak najbardziej. Myślę, że nikt nie może narzekać w tym roku na temperatury. A udało się troszeczkę powypoczywać tutaj również w Kaliszu? Również tak, jak najbardziej. No, można teraz fajnie właśnie wypocząć tutaj po tym remoncie, po rewitalizacji ratusza. Także myślę, że można mile spędzić również czas tutaj w Kaliszu, nawet nie wyjeżdżając gdzieś tam poza, tak? Wakacje cały czas spędzam, jak widać, aktywnie. Najważniejsze to aktywnie, najważniejszy to ruch i spokojna głowa. Ale czy udało się gdzieś panu wyjechać na urlop? W mojej branży urlop ciężko. Człowiek prowadzi własną działalność gospodarczą, więc urlop ma zawsze, kiedy chce, czyli nigdy. Nie, ja nie mogę narzekać. Byłem kilka odwiedzić miejsc w Polsce. Pojeździłem, poodpoczywałem. Bardzo fajnie. Pogoda jest super, więc jak na razie trzymam kciuki, żeby się utrzymała jak najdalej, bo dla mnie to są idealne temperatury. Cudownie. Przyjechałyśmy pierwszy raz do Kalisza, do sanktuarium świętego Józefa. Bardzo nam się tu podoba. Córka mówi, że miasto jest jak mały Kraków. Bardzo sympatycznie. I trzeci dzień chodzimy po uliczkach. Takiego miasta dawno nie widziałyśmy. Jest cudownie i przyjedziemy tu jeszcze. A czyli pani nie są skąd? Nie, my jesteśmy ze Szczecina. I bardzo nam się tu podoba. To dlaczego akurat Kalisz? No przede wszystkim ze względu na sanktuarium, natomiast sam klimat miasta, tak bardzo podziwiany przez rodzinę i tak dalej, dał nam dużo do myślenia, dlatego jesteśmy. Czy udało Ci się gdzieś wyjechać na te wakacje? Oczywiście. A gdzie się udało? Bardzo daleko, za granicę. A mianowicie? Gdzie się można wiedzieć? Mianowicie między innymi Szwajcaria, Stany Zjednoczone. A dlaczego akurat takie kierunki? Bo natrafiła się okazja. Czy udało się gdzieś pani wyjechać na te wakacje? Niestety jeszcze nie. A jeszcze? Czyli gdzieś się pewnie uda, tak? Pewnie tak. A to gdzie, ma pani jakieś miasto, kraj w planach? Na razie jeszcze nie, planujemy. Nad morzem byliśmy.
A w jakiej dokładnie miejscowości? A w Kolobrzegu. A i jak pani uważa, fajne miejsce do wypoczynku, czy takie za fajne bardzo? Fajne miejsce do wypoczynku, ale bardzo drogie. Powiem panu tak. Czyli pewnie najlepsze wakacje są tutaj w Kaliszu. Najlepsze, 100%. A to co pani uważa pod względem kulturowym, jakim jest Kalisz, że dużo tutaj się dzieje, mało się dzieje? Jak pani uważa? No powiem panu tak, że myślę, że mogę trochę więcej dzieć coś, ale w porządku jest. W okolice Kłodzka nad jezioro. I jaki to był dla państwa wypoczynek? Pewnie całą rodziną. Całą czy? Rodziną, tak. Było bardzo fajnie i na pewno tego potrzebowaliśmy. A na ile udało się wyjechać? Na 9 dni. Wow, czyli naprawdę to już urlop pełną parą. Tak, zgadza się. Dało się wypocząć. A w Kaliszu jak to wygląda u państwa? Czy da się wypocząć w Kaliszu? Chyba niekoniecznie. Trzeba się zająć dziećmi, zorganizować opiekę, jak się pracuje na co dzień, więc no w mieście chyba dla nas niekoniecznie. Dzieci tak, jak najbardziej mają atrakcje, ale my nie. Dopiero będę na wakacjach, w innych miesiącach. A to gdzie pani się wybiera na wakacje? A wybieram się daleko. Wybieram się, no zależy, dla jednych daleko, dla drugich niedaleko. Wybieram się do Rzymu. Wow! Tak, na święta Bożego Narodzenia. I to będą dla mnie wakacje. No a dlaczego akurat taki wybór? No, taki był pomysł, ponieważ w tym roku zakończyłam pracę, więc połowę roku miałam zajętą. Jeżeli do Rzymu wolę jechać w miesiącu takim chłodniejszym. Czyli pani wakacje, a raczej okres wakacyjny spędzała tutaj, tak, w Kaliszu. Tak, i tak. To co pani uważa? Tu dużo się dzieje tutaj w tym mieście, czy tak nie za bardzo? Wie pan co, no dzieje się. Na pewno państwo wiecie, że się dzieje, że część osób, która się interesuje, to wie. Czy udało się gdzieś zabrać wnuczki w tym roku na wakacje? Do Kalisza, proszę pana. O. Z Ostrowa jesteśmy i do Kalisza żeśmy dzieci. Prawnuki wzięli. Prawnuki? To są nasze prawnuczki. No to w ogóle. A to w takim razie proszę nam opowiedzieć troszeczkę o wrażeniach, jakie są tutaj. No bardzo miłe. Tak? Bardzo nam się podoba w Kaliszu. A to co takiego? Pociągiem żeśmy przyjechali, byliśmy sobie w galerii. Teraz w kościółku byliśmy i teraz do sklepu i do domu już jedziemy. A czy w którym kościółku państwo byli? Świętego Józefa. I co pani uważa? Fajne miejsce, żeby akurat prawnuki zabierać? No bardzo. Jak najbardziej. Święta rodzina, nie? Byłam w Świnoujściu i jadę do Władysławowa. A, dobrze. To mi wakacje życzymy. A teraz sprawdźmy, co przyniesie nam pogoda. W Kaliszu w najbliższych dniach możemy się spodziewać naprawdę wysokich temperatur, które będą idealne na ostatnie letnie spacery i aktywności na świeżym powietrzu. Szczegóły prognozy już teraz. I na dziś to wszystko, co dla państwa przygotowaliśmy. Z wiadomościami z Kalisza będziemy czekać na was jeszcze w środę, a w piątek kolejny odcinek programu Dzieje się w Kaliszu. Dziękuję za wspólny czas, życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.